Czyli znowu powracamy do stwierdzenia odpowiedzialność zbiorowa, czyli tak naprawdę żadna. Panie redaktorze, pan teraz chciałbym, żeby konkretnie ja tutaj operował nazwiskami. No trzeba byłoby przywoływać, prawda, wszystkie posiedzenia. A pan się boi? Nie. Nie, tylko dzisiaj, no, przy takiej sytuacji, jaka jest, pan wie, że ja się nie boję. Przez 9 lat zawsze mówiłem otwarcie to, co myślałem. I gdybyśmy mówili, prawda, o jakiejś sprawie na konkretnej sesji, przy danym projekcie uchwały, to ja mówię wprost, pytam niektórych radnych, pytam naczelników i wtedy mówię, proszę pana, nie powinno być tak, proszę panią, nie powinno być tak. Dzisiaj teraz pan chciałby, żeby otworzyć w całości, prawda, w pigułce to, w jaki sposób przedstawić, powiedzieć tak, ten jest winien, ten jest winien, ten jest winien. Tutaj w tym przypadku mówię, to jest tak złożony projekt, że nad nim pracowało bardzo wiele osób, co najmniej kilkadziesiąt. I teraz na pewno były osoby, które zaangażowały się całym sercem i wykonały swoją pracę bardzo dobrze. Ale były też osoby, które zawaliły najzwyczajniej w świecie ten swój odcinek. I te osoby trzeba rozliczyć, trzeba im po prostu podziękować za współpracę. A sytuacja Galerii Mazowie? Jeżeli chodzi o Galerię Mazowie, to tutaj ja już kiedyś udzielałem takiego wywiadu, przypomnę tutaj państwu, że od przynajmniej półtora roku już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta galeria mogła powstać. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale nieżyjący już radny Tadeusz Adamus, radny, który był w koalicji rządzącej, radny, który był w tej koalicji prezydenta, wypowiadał się w sposób jednoznaczny na jednym z portali, że tak naprawdę tej galerii nigdy nie będzie. I że z tego, co on widzi i czuje, to chodzi przede wszystkim o przekształcenie tego terenu. Dzięki temu ten teren po prostu zyskuje na wartości. Taka jest sytuacja według pana? Proszę pana, zapis, który został przyjęty w tym cząstkowym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, dla tej części miasta, gdzie miała powstać galeria, mówiący o tym, że można dzielić ten teren działki o powierzchni co najmniej 3000 metrów, daje wiele do myślenia. Jeżeli miałby powstać obiekt o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów, o jakim się mówiło, to po co taka furtka, żeby móc dzielić ten teren na mniejsze działki? Chciałem tutaj przypomnieć, że my składaliśmy właśnie taki wniosek. Jeżeli mówicie państwo o galerii, to wycofajmy ten zapis mówiący o tym podziale. I ten wniosek, który ja składałem z kolegą, radnym Adamem Iwańskim, nie uzyskał większości. Dlaczego? To proszę zapytać radnych. A według pana? Trudno mi odpowiadać za inne osoby. Spekulacje? Nie, wie pan, no tutaj przedstawiłem już, myślę, że chyba wszystko, co dotyczy tej sprawy. Państwo mogą sobie jakiś pogląd na ten temat wyrazić. Jedna galeria już jest. Ona nazywa się dzisiaj Kaufland. Również w tych warunkach zabudowy miało to być centrum, z tego co ja pamiętam, wystawienniczo, bodajże twórcze i tak dalej, z podrzędną funkcją handlu. To, co mamy, widzimy. Czy tutaj kiedykolwiek miała być galeria? Trudno powiedzieć. Takie zapotrzebowanie jest wśród społeczeństwa. Czy jest takie zapotrzebowanie? Przede wszystkim zapotrzebowanie to jest na nowe miejsca pracy, panie redaktorze. Ludzie przede wszystkim mówią o tym, żeby mogli znaleźć taką pracę i to w miarę dobrze płatną. Bo to, co dzisiaj dzieje się na rynku naszego miasta i powiatu, to jest jeden wielki dramat. My dalej jesteśmy albo na pierwszym, albo na drugim miejscu pod względem bezrobocia w województwie łódzkim. Myślę, że kolejnym ważnym tematem, panie radny, jest podwyżka biletów. Czy ma pan coś do dodania na ten temat? Zasadna jest dla portfela potencjalnego klienta, potencjalnego mieszkańca, który musi dojechać do tej pracy, której tak naprawdę nie ma. To znaczy, pyta mnie pan o tą uchwałę, którą przyjmowała Rada Miejska, prawda? Jak dobrze wiadomo, w Radzie Miejskiej nie podejmowałem decyzji. Ale pan jako obserwator? Jako obserwator. Wtedy, kiedy byłem radnym, również taka sprawa stawała. Głosowałem, jak pamiętam, również przeciwko kiedyś wcześniej, prawda, podwyżkom cen biletów. Tutaj i nie wiem, tak na dobrą sprawę, czy rzeczywiście ta podwyżka
no ma swoje uzasadnienie. Oczywiście, no ceny ropy na pewno idą do góry, prawda? Ale czy to ona musiała być w takiej wysokości, trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że na pewno nie. Czyli głosowałby jak pan teraz? Ja myślę, że głosowałbym przeciw. Natomiast rozumie pan też rachunek ekonomiczny, o którym jest no, tyle sporów? Rozumiem, natomiast tutaj można iść też w kierunku no, bardziej takim, można powiedzieć, przyszłościowym, czyli to jest kwestia zakupu mniejszych autobusów, które są bardziej ekonomiczne, być może i nowszych, jak sam pan rozumie, one się wtedy rzadziej psują i koszty związane jakby z obsługą tych autobusów są mniejsze. Korzysta pan z komunikacji miejskiej? Czasami mi się zdarza, chociaż bardzo rzadko, przyznaję. Ale jako kierowca, oczywiście doznawał pan pewnie wielokrotnie szoku cenowego na stacjach benzynowych, prawda? Tak. Tutaj się z tym zgadzam. Ale ja mówię, są, czy w grę wchodzą jeszcze również inne czynniki, o których trzeba pamiętać. Samo paliwo, no to jest jakby jedna sprawa. Natomiast myślę, że MZK powinno sobie wyznaczyć pewien kierunek, prawda, jeżeli chodzi o działania na przyszłość. Oczywiście łatwo się mówi, trudno jest to zrobić, bo trzeba mieć te pieniądze, żeby zakupić te nowe autobusy, no ale trzeba starać się, żeby ich było jak najwięcej, mówię o tych nowych i takich być może bardzo ekonomicznych, czyli mniejszych. A ja państwu przypomnę, że razem z nami, no niestety nasz czas się już zakończył, był pan Mariusz Węgrzynowski, radny powiatu tomaszowskiego. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia, telewizyjno-radiowego tym razem. Dziękuję bardzo panu redaktorze i dziękuję wszystkim państwu, którzy tutaj zechcieli mnie słuchać. Wszystkiego dobrego.